Co na to twój lekarz, medyczny podcast. Mówimy o zdrowiu w przestępny sposób. Zaprasza Dariusz Litera. Z każdym dniem jesieni nieubłaganie ubywa słonecznego światła. Powoli zacierają się wspomnienia wakacyjnych dni, kiedy nabieraliśmy energii, starając się aktywnie wykorzystać każdą wolną chwilę. Zaczyna brakować Ci sił, by sprostać codziennym wyzwaniom? Przestają cię cieszyć rzeczy, które kiedyś sprawiały Ci radość? Tak może zaczynać się depresja. Sprawdź, co na to Twój lekarz? Dziś Twoim lekarzem jest specjalistka psychiatrii, dr Joanna Duszeńska. Witamy, pani doktor. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, czym naprawdę jest depresja. Jak ją definiujemy? W języku codziennym ten termin oznacza złe samopoczucie, gorszy nastrój, przygnębienie. W psychiatrii terminem tym określamy szczególny rodzaj nastroju oraz emocji. Taki, który uznaje się za stan chorobowy, który wymaga interwencji lekarza. Jest po prostu chorobą. Depresja to tak naprawdę grupa chorób. Są to zaburzenia depresyjne, depresyjne-nawracające, choroba afektywna dwubiegunowa, czyli choroba też, w której mamy manię i depresję, oraz taki stan przewlekłego, obniżonego nastroju, trwający często wiele lat, nazywany dystymią. I on może zakończyć się też depresją? Też, może to sytuacji. osiągnąć oczywiście większe nasilenie. Może się mhm. pogłębiać. A co jest przyczyną depresji? Chciałam najpierw powiedzieć, że depresją nie można się zarazić. I to jest naprawdę optymistyczna informacja. Jednak, jakie czynniki decydują o tym, że możemy zachorować na depresję? Mówiąc o przyczynach, musimy powiedzieć o takich przyczynach płynących jakby z organizmu o tym, że duże nasilenie stresu wiąże się ze zmianami neuroprzekaźników i to wywołuje taką najbardziej klasyczną depresję endogenną. Tutaj właściwie nie mówi się o czynnikach zewnętrznych, no ale przyczyny to właśnie te czynniki też zewnętrzne. Myślę, że możemy mówić o takich czynnikach psychologicznych, bo każdy z nas inaczej reaguje na takie sytuacje trudne w życiu, depresje reaktywne związane z różnymi urazami psychicznymi. Mogą być to depresje jako reakcja żałoby w różnych zaburzeniach nerwicowych. Kolejną grupą przyczyn są przyczyny somatyczne, czyli depresje towarzyszące różnym chorobom somatycznym, związane z stosowaniem niektórych leków, z zatruciami, w przebiegu uzależnień, w chorobach organicznych mózgu. Najczęściej depresja rozpowszechniona jest w chorobie Parkinsona oraz zespołach bólowych, Potem kolejno nowotworach, udarach mózgu, padaczce, chorobach tarczycy oraz chorobach kardiologicznych, np. zawale mięśnia sercowego. Co radzi Twój lekarz? Czy depresja jest chorobą dziedziczną? Nie. A Nie. skłonność do depresji. Skłonność. Tutaj możemy powiedzieć o pewnych cechach charakteru, które rzeczywiście dziedziczymy po rodzicach, a one mogą sprzyjać pewnym zachowaniom, postrzeganiu pewnych rzeczy i w takim sensie mówimy właśnie może bardziej o skłonności do. Depresji. Czy depresja, podobnie jak uzależnienia, dotyka nie tylko tej osoby, która ma depresję, ale też całego jej otoczenia? Najbliższych? Jak to wygląda? Dotyka w sensie takim, że najbliżsi angażują się, chcą pomóc. Borykają się też z, tymi, z tym tak. problemem, którzy ma żeby ta mierze. osoba się jakoś zmieniła, chcą pomóc często nie wiedzą jak. A jak zachowują się pacjenci, którzy cierpią na depresję, bo może nie zdajemy sobie sprawy, że wiele osób wokół nas. Ma ten problem. Na pewno jest istotny i wygląd takich pacjentów, i ich zachowanie, oraz to, co mówią. Wygląd to pewna usztywniona mimika, słabe reakcje emocjonalne takie mogą być wolniejsze ruchy, często niepokój ruchowy, bawienie się rękoma, manipulowanie palcami u rąk, dotykanie czegoś, tak. Jeżeli chodzi o to, co mówią pacjenci, to mają taki bilans negatywny swoich działań z przeszłości, negatywnie siebie oceniają jako człowieka, beznadziejnie widzą swoją przyszłość. Też często ich wypowiedzi nie ulegają perswazji pod wpływem otoczenia. Mówią nikt mnie nie rozumie, czy niosą jakiś ciężar i mają takie poczucie, że nikt im nie potrafi pomóc w udźwignięciu tego. Tak, zgadza się. To takie poczucie beznadziei? Tak. A co na to twój lekarz? Jak długo może trwać proces wychodzenia z depresji? Myślę, że to zależy od tej osoby, od bliskości. Uważam, że na pewno później trafiają osoby samotne, których nikt nie zachęci do tej wizyty, nie wspomoże. Na pewno byłaby ważna taka rola, żeby tej osobie powiedzieć, że to nie jest słabość, że trzeba skorzystać z pomocy, że można depresję skutecznie leczyć. Ważna jest rola tych osób bliskich, dlatego dużo więcej samobójstw jest jednak wśród osób samotnych. Więc to jest istotne. No, czasem bywa ta rola rodziny negatywna, bo mówią weź się w garść. Nie rozumieją, że depresja to choroba, to nie jest melancholia, której każdy z nas doświadcza. Wiele razy w życiu doświadczamy stanów smutku, przygnębienia. W depresji istotne jest naślenie, czas trwania jak te objawy wpływają na nasze codzienne funkcjonowanie. A w jakim stopniu osoba, która cierpi na depresję, ma wgląd? To, że choroba już zapanowała nad jej życiem. W depresji jest wgląd w chorobę i myślę, że to każdy widzi. To bardziej obrony przed tym, żeby z tym nic nie robić, czy sobie radzić. Ale myślę, że to, że się czujemy gorzej, to dużo osób widzi. To szybko przychodzi. Jakie są najczęstsze objawy depresji? Na co uskarżają się pacjenci cierpiący na tę chorobę? Jest to takie i poczucie zmęczenia, utraty energii, niechęć do takich codziennych obowiązków, do pracy, ale też do Rzeczy, które nam do tej pory sprawiały przyjemność. Nic nas nie cieszy, nic nas nie interesuje to jest tak zwana anhedonia. Brak satysfakcji z życia, charakterystyczne jest gorsze samopoczucie rano, gorsza pamięć, trudności w koncentracji uwagi, poczucie takiego napięcia, niepokoju, unikanie znajomych, oczywiście też gorszy sen, wybudzanie się wcześniejsze, brak apetytu. Mogą to być też takie depresje maskowane poprzez nadmierną ilość snu, nadmierny apetyt, bóle różnych grup mięśniowych. Żeby psychiatra rozpoznał depresję, to mamy takie właśnie trzy główne objawy. Jeden z nich musi się utrzymywać przynajmniej dwa tygodnie. Jest to albo właśnie ten obniżony, przewlekający się nastrój, pojawiający się rano i trwający przez większość czasu, przez większość dni, przez cały dzień. Drugim takim ważnym objawem jest właśnie utrata tych zainteresowań i odczuwania przyjemności. A trzecim utrata tej energii, która już bezpośrednio wpływa na zmniejszenie naszej aktywności. No ale ja wyobrażam sobie listopad w Polsce i przez dwa tygodnie naprawdę czuję się gorzej. Ale to jest tak? melancholia. To nie wpływa na tak naprawdę realne nasze funkcjonowanie, bo jednak większość osób wychodzi do pracy, narzeka, jest mi gorzej, brakuje mi światła, słońca, ale funkcjonujemy. Co na to twój lekarz? Mówimy o zdrowiu w przestępny sposób. Zaprasza Dariusz Litera. Kiedy już pani doktor stwierdzi, że osoba, która przyszła, cierpi na depresję, i kiedy widać, że rozpoczyna się proces leczenia. Jak on przebiega? Jak to wygląda? Czy to jest leczenie farmaceutyczne, czy to wymaga dłuższej terapii, częstych spotkań? Jak z tej depresji się wychodzi? No właśnie, mamy na pewno kilka sposobów leczenia. Myślę, że najpopularniejszym są jednak i najbardziej, najłatwiej dostępnym są po prostu leki. Te leki są przede wszystkim lekami nowej generacji. Nam się te leki w psychiatrii źle kojarzą, ale mamy różne schorzenia psychiczne i różne leki. Leki przeciwdepresyjne, trzeba powiedzieć na początku, nie uzależniają. One nie mają tych strasznych objawów niepożądanych, które wielu osobom się kojarzą i myślę, też zwlekają dlatego decyzję, nie chcą brać leków. Lekarz dobiera lek na podstawie objawów pacjenta, te leki mają swoje profile działania i na podstawie tego co powie pacjent, który z tych objawów, które wymieniałam, dominuje. Wtedy dobieramy lek. Czyli podnoszą nam nastrój, na przykład, jeżeli my mamy cały czas obniżony? Tak, podnoszą nam nastrój, ale na to potrzeba czasu. I leki przeciwdepresyjne nie zaczną działać szybciej niż 2-3 tygodnie. Tyle czasu potrzebujemy na to, żeby uzyskać poprawę stanu psychicznego. Żeby się to wysyciło. Żeby się wysyciło, i to jest pierwsza rzecz. Potem, jeżeli chodzi o takie fazy leczenia, to aktywna taka faza trwa mniej więcej 3 miesiące. Potem jest proces utrwalania. Więc leczenie takiego pierwszego epizodu depresyjnego, w życiu trwa około pół roku. Oczywiście to może się troszeczkę różnić, zależeć od na przykład właśnie tych przyczyn depresji, ale jest to na pewno kilka miesięcy. Też dłuższe zwlekanie z podjęciem leczenia, bo teoretycznie te epizody depresyjne mogą same minąć, ale im dłuższy jest czas niepodjęcia leczenia, tym jest mniejsza szansa na to, że one się wyleczą. Co radzi Twój lekarz? A co z pracą w tym czasie? No właśnie, myślę, że w tych takich ciężkich stanach, kiedy jest trudno się skoncentrować, skupić. Myślę, że warto sięgnąć po zwolnienie lekarskie, ale potem, kiedy zaczyna się wychodzić, wiele osób chce wrócić, chce funkcjonować normalnie, więc to nie jest tak, że muszą być na zwolnieniu lekarskim wiele osób właśnie woli wrócić, woli być aktywnym, zobaczyć, że już nie są chorzy. Być wśród ludzi. Być wśród ludzi. A jak wygląda sytuacja? Czy depresję da się wyleczyć raz na zawsze, czy to już zawsze będzie to zagrożenie, z którym ten pacjent będzie się musiał liczyć? Depresje mają charakter nawracający i to jest na pewno stwierdzone. To też zależy od różnych czynników, na przykład od urazów różnych w dzieciństwie, od takich negatywnych wydarzeń w przeszłości. Też się wiąże z ogólnym stanem zdrowia, z na przykład nasileniem poprzednich epizodów depresyjnych, które już ktoś przechodził, na przykład alkoholizmem osoby bliskiej, która na przykład mieszka z taką osobą. Więc to są na pewno czynniki sprzyjające temu, że ta depresja się może powtórzyć. Wtedy wracamy do leczenia bardzo często do leku, który pomógł poprzednio i zostawiamy go na dłużej. Na ile? Kolejny raz proponuje się trochę dłuższe leczenie około roku. Potem patrzy się, czy następują kolejne epizody. Jeżeli te epizody się powtarzają, to wtedy zostawiamy leczenie być może do rozważenia nawet na stałe. Ciekawe, co na to twój lekarz? A jak wygląda sytuacja z podejściem? Aktywnym, ponieważ wiele osób, które wychodzi z różnego rodzaju problemów, takich jak depresja między innymi, no rzuca się trochę w aktywność, na przykład fizyczną, w sport. Dla wielu osób to jest coś, co nadaje sens. Pewne aktywności powtarzane dają poczucie zachowania czegoś wartościowego. Czy my na co dzień możemy coś dla siebie zrobić, żeby podnieść sobie nastrój i zwiększyć ilość endorfin w organizmie. Czy to pomaga po prostu? Aktywność pomaga bardzo i te endorfiny mają znaczenie, ale to musi być już etap tego chorowania, kiedy ktoś będzie chciał to robić. Zachęcanie na siłę. Weź, wyjdź, zrób, leżysz tylko. To naprawdę nie pomoże, bo to jest choroba, więc musimy to uwzględnić, że to nie jest po prostu nasz gorszy dzień. Czyli musimy mieć wielkie zrozumienie i potrafić. Rozmawiać z osobami, które chorują na depresję, czy wychodzą z depresji, czy zmagają się z tą trudną chorobą? No właśnie, czy leczenie powinno obejmować tylko samą osobę, która jest chora na depresję, czy też powinniśmy wspierać jej najbliższych, żeby właśnie potrafili rozmawiać z tym pacjentem? Czy my powinniśmy patrzeć na to zagadnienie szerzej i pomagać tym najbliższym również? niestety nieczęsto jest taka sytuacja, że ta rodzina przychodzi, bo jednak przychodzą to do osoby dorosłe same po pomoc. Myślę, że tutaj taką dużą rolę właśnie bym widziała dalej w tym, o czym rozmawialiśmy już wcześniej, czyli o tych mediach, o kampaniach informacyjnych. Myślę, że to bardzo dużo daje. Jeżeli jest szansa, to lekarz też rodzinie powinien przekazać to, czym jest ta depresja i jak tą osobę aktywizować, ile ona czasu potrzebuje do tego, żeby wrócić do zdrowia, powiedzieć rodzinie, żeby ich nie krytykowała, żeby... Starać się temu pacjentowi proponować jakieś małe kroki do tego, co może jakby dalej zrobić, żeby dostała informację, że to jest choroba uleczalna i że leczenie jest skuteczne. Czyli z depresją można wygrać. Trzeba. Powiedziała w podcaście Co na to Twój lekarz? Specjalistka psychiatrii dr Joanna Duszyńska. Bardzo dziękujemy Pani doktor. Dziękuję. Co na to Twój lekarz? Wszystkie odcinki Medycznego Podcastu dostępne są na stronie Twój Lekarz.net oraz na popularnych platformach streamingowych. Co tydzień nowy odcinek.